Miałeś okazję posporować trochę za granicą, byłeś na obozie przygotowawczym. Jak wspominasz ten okres? No, całkiem przyjemnie. Byłem 8 dni w Norwegii, dokładnie w Oslo. Sparowałem tam z takim zawodnikiem wagi półciężkiej, który walczy w nordyckiej grupie Sauerland, Aleksandrem Hagenem. Przygotował się do swojej czwartej zawodowej walki. Wysoki zawodnik, silny, długi zasięg ramion. I co? Miał walkę z Mankutem, ja akurat jestem Mankutem, także myślę, że pomogłem mu przygotować. Zrobiliśmy tam przez 8 dni 6 sparingów, także to moim zdaniem jest nawet dużo. Dość intensywnie. Dość intensywnie. Zaczęliśmy, ogólnie Aleksander Hager miał walczyć 6 rund w Nagali, więc myślałem, że pojadę, będę boksował 6 rund sparingów, ale zaczęliśmy już tak grubo od 6, potem 4 sparingi z rzędu po 8 rund i ostatniego dnia jeszcze 6-rundowy sparing. Także no, jak na początek roku, to dobra przeprawa, przetarcie i czuję, że złapałem tam trochę formę, także teraz jestem, czekam kurczę na termin walki, kiedy będę boksował i myślę, że wszystko będzie gitarka. No właśnie, bo jest, miałeś okazję troszkę zobaczyć, jak Team Sauerland pracuje, jak to wygląda od wewnątrz, przygotowanie do treningów, generalnie właśnie sparingi. Różni się to troszkę od tego, co widzisz w Polsce? No to znaczy gym, ogólnie cała sala treningowa, no super wyposażona, 3 ringi, dużo worków, różnych przyborów, siłownia na miejscu, także jeżeli chodzi o cały obiekt, to naprawdę był super. Przygotowanie. No każdy trener jakiś tam ma swój plan treningowy. Tutaj jak przyjechałem, też dostałem plan treningowy, jaki będzie, jak przygotowuje się ten Aleksander do walki i też musiałem się do niego tam dostosować, kiedy sparujemy, ile rund i tak dalej. Więc no wiadomo, no każdy trener ma jakieś inaczej przygotowuje zawodników, jakoś bardzo się to nie różni od tego, jak my się przygotowujemy. Myślę, że na to akurat był okres, że zostało mu chyba 4 tygodnie do walki, to oprócz tych sparingów, że tak duża intensywność ich była, to taki nawet dosyć lekki ten obóz przygotowawczy. No nie wiem, ja robiłem z nim tylko jeden trening dziennie, dokładnie ze sparingi, nie wiem, co on robił na drugim treningu, ale niewiele się nie różni, ale myślę, że tak na przykład przy takich różnych, jak robili siłę dynamiczną czy coś, to na pewno luźniej, jak my tutaj ćwiczymy. No, dzisiaj spotykamy się w Action Clubie, zaczynasz trening, trenujesz już teraz w Polsce. Co w tej chwili przerabiacie? No, skończyliśmy etap budowania siły, teraz robimy wytrzymałość. Wchodzimy już w etap sparingu, już było 2-3 sesje sparingowe. Także już pomału staram się porozbijać, sparować dużo i łapać tego luzu, szybkości, oczka, techniki, wszystko. Kiedy cię widzimy w ringu? Też chciałbym to wiedzieć. No i Andrzej Gmituk robi galę 1 marca, czy tam wystarczy, czy zaboksuje na tej gali, jest jeszcze nie wiadomo. Nie mogę się dogadać z promotorami, kiedy walczę, także ciężko mi powiedzieć jest o terminie walki. Padły jakieś tam słowa, że 1 marca na tej gali lub równolegle gdzieś za granicą zaboksuje. No ale póki nie będzie to pewne, to nie chcę nic mówić. No właśnie, konkretnej daty jeszcze nie ma, tak? Nie mam konkretnej daty i cały czas jestem w treningu, przygotowuję się. Także jeżeli ktoś ogląda, czekam na jakieś fajne propozycje walki, przyjmę je na pewno. Na pewno w komentarzach padną jakieś propozycje. Czemu nie, kurczę, no jestem zawodnikiem. Nie boję się wyzwań, mogę wyjść boksować z każdym, także no czekam na te starty. No, tych startów mam trochę mało w ciągu roku, w zeszłym roku miałem 4 walki. No, mam nadzieję, że ten rok będzie trochę lepszy i tych walk będzie więcej lub chociaż na jakichś dłuższych dystansach i już z tych 6-rundowych wskoczę na 8-10 rund boksowania. Czyli generalnie głodny boksu jesteś? Głodny, niewyżyty i kurczę i wszystko na raz. Dobra, dzięki wielkie. No dzięki, pozdrawiam.